Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie oczekiwany, myślę, przez Was film z kosmetykami koreańskimi. No i tutaj mam podsumowania ostatniego miesiąca, czyli lipca. Były moje wakacje, wyjechałam na dość długo tym razem i zabrałam ze sobą też mnóstwo kosmetyków do testowania. Część z nich omówię dzisiaj, a część z nich będzie w kolejnych filmach, dlatego że część z nich nie jest koreańska, ale tą koreańską część, wyobraźcie sobie, musiałam podzielić na dwa filmy. Tak dużo kosmetyków muszę dzisiaj podsumować. No i dzisiaj podzieliłam sobie film na podsumowanie produktów, które już Wam pokazywałam, które widziałyście w ostatnich filmach. Tu myślę, że akurat z tym moim planem może nam to nie wyjść, więc jeżeli bym coś tutaj zrobiła inaczej, to nie przejmujcie się, jak zwykle będą tablice, tak że będziecie wiedziały dokładnie, co się dzieje. No i w tym filmie też omówię powrót hitów, czyli kosmetyki, które do nas wróciły po bardzo długiej nieobecności albo też krótszej nieobecności. Tak jak Wam obiecałam, będę przypominała regularnie hity koreańskie. No i mam też trochę nowości. Ja myślę, że tutaj mimo tego, że zrobiłam sobie taki mini plan, zrobiłam sobie też większy plan, to i tak nie uda mi się tutaj dopasować do tego planu i będę Wam po prostu mówiła o kosmetykach, których przez ostatni miesiąc używałam, które polubiłam, albo też podsumuję, co o nich myślę i dla kogo mogę je polecić. Ale tak ogólnie są to kosmetyki dla mnie hitowe, które mi się świetnie sprawdziły. Poza jednym kosmetykiem, który koreański nie jest, ale muszę o tym powiedzieć, jak chciałam zamienić koreański olejek czy też balsam do demakijażu na coś drogeryjnego i co z tego wyszło. Także to też będzie w dzisiejszym filmie. Bardzo długi wstęp, jak zwykle. Jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja zawsze robię długie wstępy, ale chciałabym, żebyście dokładnie wiedziały, co się w dzisiejszym filmie będzie działo. No i jeżeli ktoś będzie zainteresowany konkretnym fragmentem filmu, to po prostu będziecie mogły sobie też przewinąć. Od czego to zaczniemy? Może zaczniemy od takiej wielkiej wtopy i historii oczywiście mojego pakowania się na wakacje. Tak jak Wam mówiłam, będę miała wielką walizkę, taką walizkę specjalną z Sephory, właśnie na kosmetyki. Miałam ją. No i skończyłam kręcić, pamiętam, dla Was film i zaczęłam momentalnie te kosmetyki, o których mówiłam, pakować już do swojej walizki. Nie wiem, jak to się stało, ale część z nich znalazła się na półkach, a nie w tej walizce. I w związku z tym najważniejsze rzeczy, jakie były mi bardzo potrzebne, zapomniałam. I jedną z tych rzeczy był balsam do demakijażu. Bardzo chciałam wziąć ze sobą mandarynkę z Heimisha, natomiast musiałam zrobić zakupy szybko w Rossmanie, dlatego że oczywiście używałam filtrów, chciałam je zmywać z przyjemnością i kupiłam coś takiego. Coś, co bardzo ładnie wyglądało. Przyciągnęło mnie oczywiście szatą graficzną. Też pomyślałam sobie, że może to będzie coś dla mnie, bo to jest masło do demakijażu. Każdy rodzaj cery, ale szczególnie do skóry odwodnionej, szarej, pozbawionej blasku. I to właśnie ma być takie masło, które rozpuszcza się pod wpływem ciepła. Superstar Face Boom. Jaka to jest marka? Wszystko tutaj jest. Baby Glow jest, jak stosować. No jest to taki kosmetyk wzorowany na kosmetykach koreańskich w takim pięknym kolorze, moim ulubionym, ale jeżeli chodzi o jego działanie, to tak, słuchajcie, tęskniłam za Heimishem i tak tęskniłam za Ciką z Beauty Cosmetics, że nie macie pojęcia, jak bardzo się ucieszyłam, jak wróciłam do domu i mogłam te kosmetyki zastosować do zmywania twarzy wieczorem. Także powiem Wam, że to jest najgorszy kosmetyk, jaki testowałam chyba przez ostatnie, niestety muszę powiedzieć, nawet kilka lat. Jest tak niedobry, zostawia taką tłustą, okropną warstwę na skórze, której nie sposób w ogóle zmyć wodą, która się klei do wszystkiego. Bardzo źle się rozpuszcza, bardzo źle się spłukuje. Koszmar, także tutaj nie chciałabym robić antyreklamy, ale robię ją dlatego, że mogę porównać to teraz z tymi masłami, które stosuję od wielu lat, które uwielbiam, które Wam gorąco polecam. Tutaj przyniosłam sobie również All Clean Balm w tej wersji klasycznej. Też ostatnio na stronie znalazłam świetny zestaw, który teraz Wam się tutaj wyświetli. Jest to zestaw, w którym macie All Clean Balm mandarynkę, All Clean Balm to masło klasyczne, plus jeszcze dwa doskonałe takie, jeden żel do demakijażu, do skóry wrażliwej i taką jakby piankę do zmywania również makijażu, ale również do oczyszczania skóry rano, jest ona genialna, z glinką kaolinową białą. Jeżeli chodzi o masło Heimisha, to również dostaniecie je w trzech pojemnościach. Są próbki, są miniatury do wypróbowania, także warto sobie spojrzeć w opis pod filmem, gdzie ja wszystko dla Was umieszczę, bo naprawdę różnice są zatrważające w kosmetykach, które są dobrze sformułowane, które mają dobre składy,
a kosmetyka, które niestety udało mi się w wakacje przetestować. Także ponad 3 tygodnie bardzo, ale to bardzo się męczyłam. Kolejna dobra wiadomość, jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to jest powrót Cicamide Cleansing Balm. Ten balsam jest rewelacyjny. Tak jak Wam mówiłam, no jestem bliska stwierdzenia, że bardziej lubię nawet ten balsam Cica niż Heimisha. Ze względu na to, że wydaje mi się, że on troszkę intensywnie zmywa makijaż i nawet jeszcze lepiej się wypłukuje. Jest to balsam taki dwukolorowy, ja go naprawdę uwielbiam. I tutaj ma on też przepiękny skład. Będzie na przykład aksamitka, miód, zielona herbata, właśnie drzewo herbaciane. Będzie ekstrakt z noni, będzie olej z maliny, ekstrakt z nasturcji, puder z dyni, bakłażan, olej moringa, tulsi i kurkuma. Bardzo dużo składników takich, które łagodzą skórę, które intensywnie ją odżywiają, plus jeszcze właśnie ten kompleks Cica Hyalon, który poprawia nawilżenie skóry, wspomaga barierę ochronną, zatrzymuje wilgoć. Ale ogólnie bardzo się cieszę, że znowu z nami jest Beauty Cosmetics Cicamide Cleansing Balm, dlatego że jeżeli go jeszcze nie miałyście albo czekałyście na niego, to nareszcie on znowu jest i ja codziennie cieszę się tymi wspaniałymi kosmetykami i tym, że mogę zmywać mi makijaż. Teraz jeżeli właśnie chodzi o filtry, to oprócz tego, że stosuję filtry klasyczne, czyli takie wiecie z apteki, które Wam pokazywałam, to również testowałam dosyć intensywnie to Cushion, o którym Wam mówiłam, że no mam je ze sobą i niesamowicie się cieszę, że je wzięłam, bo to znowu jest przegenialny kosmetyk, jeżeli chodzi o uzupełnienie pielęgnacji właśnie z filtrami, dlatego że to jest Vegan Niacinamide Pantenol Sun Cushion SPF 50+, PA+++++, czyli 4 plusy, niacinamid i pantenol, jest to marka Mary Ann May. Tak jak Wam opowiadałam, to cushion stosuję dodatkowo. Ma ono taką wielką gąbeczkę, tutaj sobie może trochę przymknę, żeby Wam to nie świeciło. I doskonale ono wygląda w ogóle na skórze. Naprawdę to mnie chyba najbardziej zaskoczyło, że ono nie jest kleiste, że ono nie bieli skóry. Na początku, kiedy je nakładacie, rzeczywiście jest ten efekt takiego lekkiego rozbielenia, ale później w momencie, kiedy rozklepiecie dobrze to cushion i kiedy jakby ono się wchłonie w skórę, to zostaje po prostu taki bardzo ładny, nawilżony glow. Ono jest bez koloru, czyli jest zupełnie białe. To też pewnie będziecie mogły zobaczyć na przebitkach. I ze względu na to, że są tu również filtry mineralne, to jest to doskonałe cushion dla osób z melazmą, dlatego że osoby z melazmą powinny mieć, w zasadzie powinny mieć filtry i mineralne, i filtry chemiczne. To się najlepiej sprawdza i powiem Wam, że rzeczywiście, mimo tego, że stosowałam cały czas retinol przez cały wyjazd, stosowałam również maski kwasowe, to przyjechałam bez nowych przebarwień. Ja się oczywiście chronię przed słońcem, kryję się przed nim, tutaj cały czas wklepywałam to cushion, żebyście mogły zobaczyć na mojej dłoni, jak ona ładnie wygląda i tutaj jest świeżo po nałożeniu. Ja sobie po prostu doklepywałam je w ciągu dnia na makijaż, albo też nakładałam je na mój filtr, którego używam na co dzień, dokładałam sobie po prostu to cushion. Również jest świetnie na dekolt, ale przede wszystkim do reaplikacji. Naprawdę jest świetne, bo bardzo ładnie wygląda, tutaj jeszcze się nie wchłonęło, zostawia taką właśnie transparentną, półsuchą, można powiedzieć, warstwę na skórze, chociaż jest ona bardzo nawilżająca. Być może skóry tłuste tutaj nie byłyby zadowolone z takiego wykończenia, bo ono jest takie mocno według mnie odżywcze. Ale poza tym jest to dla mnie hitowy kosmetyk wyjazdu, czyli ogólnie jest to dla mnie hitowy kosmetyk lata. Czego jeszcze zapomniałam zabrać na wyjazd, też był olbrzymi ból, bo nie mogłam takich kosmetyków jakby niczym, no wiecie, zastąpić. Jeszcze nawet myślałam o tym, czy nie wysłać paczki z domu, czy nie poprosić kogoś, żeby wysłał mi paczkę, bo tak bardzo chciałam ten kosmetyk ze sobą mieć. To są oczywiście płatki z marki Pyeongkangil. Tutaj chciałam te płatki przypomnieć, dlatego że to jest doskonały kosmetyk na lato, bo możecie zrobić na przykład nimi okłady po ekspozycji na słońce. Kiedy macie rozgrzaną skórę po całym dniu, jej barierę hydrolipidową, ten tonik ma taką przepiękną, cienką konsystencję. Doskonale też utrzymuje się na skórze. Ja z reguły robię tak, że przemywam nim skórę, ale też bardzo lubię robić nim maski. I naprawdę powiem Wam, że tego typu toniki niezwykle się przydają właśnie w momencie, kiedy wyjeżdżacie, bo nawet płatki pod oczy nie są Wam potrzebne. Jeżeli nie chcecie brać dwóch opakowań, chcecie wziąć tylko jedno, to wystarczy złożyć sobie taki płateczek na pół, ewentualnie nałożyć jeszcze pod spód jakąś esencję pod oczy, serum albo krem, który lubicie, nakleić ten płatek i macie efekt wygładzenia, nawilżenia, ukojenia skóry pod oczami i takiego lekkiego rozprasowania też zmarszczek.
i skóra też ładnie się rozjaśnia. W takim pudełeczku jest aż 70 płatków. Także na bardzo długo to w sumie starcza. Tutaj obliczone jest to tak, żeby stosować 2 dziennie, więc na miesiąc. Ale oczywiście to wszystko zależy od tego, jak ogólnie stosujecie tego typu płatki. Ja po prostu z koreańskimi tonikami w płatkach się nie rozstaję. Dlatego też postanowiłam jeszcze podsumować ogólnie tonery, bo to jest najczęściej używany przeze mnie kosmetyk, najczęściej testowany i na ten temat będzie jeszcze oddzielny film. Także zobaczycie, co jeszcze wpadło ostatnio w moje ręce, jeżeli chodzi o tonerę. A ten kosmetyk chciałam przypomnieć i z żalem powiedzieć, że również zapomniałam go zabrać. Co stosowałam w zamian? Tu będzie nowość. Jest to nowa maska z mojej ulubionej linii Vitti Cosmetics. Tych masek jest ogólnie bardzo dużo. Jest żółta z witaminą C. Mamy zieloną łagodzącą, która myślę, że w tym momencie również jest dostępna. Żółta ostatnio była wyprzedana. Maska różowa, o której dzisiaj chciałam opowiedzieć, ponieważ jest to zupełnie nowa linia. Jest to linia z kolagenem. Ta maseczka nazywa się Sika Collagen Mask. Jak przygotowywałam się do filmu, to była na stronie, natomiast w tym momencie znowu jest wyprzedana, ale na pewno niedługo wróci i dlatego też uzbrójcie się w cierpliwość, bo ta linia to jest linia nowa i na pewno będzie jej więcej. Także tutaj nie należy się martwić, że ona gdzieś Wam zniknie. Jest to maseczka w białym kolorze, ze szczypczykami, ale przede wszystkim co ona takiego robi, bo ta maska zastąpiła mi po prostu te tonikowe maseczki, które z reguły robię sobie, kiedy gdzieś wyjeżdżam po ekspozycji na słońce, po całodziennych spacerach i tak dalej. Ponieważ jest to linia Sika Collagen, zaraz pokażę Wam jeden super kosmetyk też tej linii, to ma ono działanie ujędrniające, poprawiające elastyczność skóry, to jest takie główne jej działanie, nawilżające oraz wygładzające. Tutaj mamy hydrolizowany kolagen, ale również jest ten kompleks łagodzący do skóry, który zawsze pojawia się w kosmetykach Vitti Cosmetics i również mamy tutaj ekstrakt z propolisu. Mamy również w tej masce niacinamid i mamy również pantenol, ale doczytałam się w składzie również trehalozy, ekstraktu z hibiskusa, ekstraktu z młodej trawy pszenicznej. I tutaj dopisałam sobie jeszcze propolis, więc skład ogólnie tej maski jest bardzo fajny i naprawdę rewelacyjnie mi się sprawdziła na wyjeździe. Oczywiście zawsze takie maski trzymam w lodówce, no tutaj jeszcze jest trochę zimna. Powiem Wam, że cały dół lodówki mam zastawione maskami pod oczy i maskami właśnie do twarzy, ponieważ mam tak teraz dużo testów. No i mam tak dużo masek, jeżeli chodzi o Vitti Cosmetics, ale też za chwilę pokażę Wam maskę, na którą myślę dużo osób czekało, bo dostawałam o nią też dużo zapytań, co o niej myślę. Wracając jeszcze do tej maseczki, trzymacie ją standardowo tutaj. Ja trzymałam ją około 20-30 minut, zawsze jak rano siedzieliśmy sobie na tarasie i piliśmy kawę, to z reguły miałam na twarzy tą maseczkę, także był to dla mnie taki bardzo przyjemny moment dnia. Gorzej jak ktoś przechodził i widział mnie z tą maską na twarzy, to pewnie nie wiedział, o co chodzi, ale również jest to świetny kosmetyk, żeby wzmocnić skórę, żeby wzmocnić barierę hydrolipidową, żeby skóra była ukojona i przede wszystkim pełna blasku. Dlatego też Koreanki masek tego typu używają. Z reguły jest to po esencji, nakładają maskę, a później nakładają kolejne etapy pielęgnacyjne. Także myślę, że to też zależy oczywiście od Waszej pielęgnacji. Ja najpierw nałożyłabym serum, poczekała aż się wchłonie około 20 minut i dopiero później nakładałabym maskę, ale widziałam, że właśnie, że Koreanki nakładają najpierw esencję, potem nakładają maseczkę, a potem nakładają serum. Ale to wszystko zależy od kosmetyku, dlatego że kosmetyki koreańskie są troszeczkę inaczej formułowane, szczególnie sera, niż te, które my mamy tutaj na zachodzie. Także oprócz tego, że przetestowałam tą maseczkę, to z linii właśnie Sika Collagen padła mi jeszcze taka esencja do testowania i tutaj jest to esencja, czym ja się bardzo zdziwiłam, bo dla mnie to jest absolutnie serum. Dla mnie to jest serum. Nie przyniosłam sobie wprawdzie dzisiaj Idebenonu, ale chyba zaraz po niego pójdę, bo wykończenie tutaj jest niesamowicie podobne, ale ten kosmetyk ma dużo gęściejszą konsystencję. Mimo tego, że to jest esencja i znowu tutaj mamy poprawę głównie elastyczności skóry, ale też nawilżenia. Jest to kosmetyk, który daje tak piękne wykończenie na skórze, który jest tak glow, tak świetlisty i fantastycznie poprawia wygląd skóry. Po paru dniach stosowania zauważyłam poprawę jędrności. Zauważyłam, że moja skóra wygląda dużo, dużo lepiej. Jest to też przepiękny kosmetyk pod makijaż. Ja go stosuję nie jako esencję, ale
ale stosuję go jako serum, czyli nakładam sobie najpierw jakieś serum, które stosuję obecnie, które działa, przypuśćmy, intensywniej niż kosmetyki koreańskie, czy na przykład Cosmetics albo Basic Lab. Później nakładam dopiero ten kosmetyk i później nakładam krem albo krem z filtrem, w zależności od tego, jaka jest pora dnia. Przepiękny wygląd na skórze. To zobaczycie na przebitkach, jak ten kosmetyk dzisiaj nakładam. Tutaj już mi się troszeczkę on wchłonął dzisiaj, bo mam puder, wiadomo, mam makijaż, ale ogólnie wrażenie przy nakładaniu tego kosmetyku i to, jak on jest wygładzający, jak jest emolientowy i jest doskonałe, natomiast w jakiś też cudowny sposób nie jest on tłusty. Tutaj zasługą tego wspaniałego wyglądu na skórze, ale też tej właśnie emolientowej konsystencji jest cały duży kompleks ceramidów, który jest właśnie w tej esencji, teraz chciałam powiedzieć, w tym serum. Tutaj głównym składnikiem jest hydrolizat kolagenu, który odpowiada za elastyczność skóry i za jej sprężystość. Jest również niacinamid, na który nigdy się nie obrażę, bo po prostu robi on wszystko, oprócz tego, że poprawia koloryt skóry, poprawia elastyczność, poprawia wygląd porów. Czego w ogóle niacinamid nie robi? Robi tak dużo, że jest uważany za cudowny składnik. Jest również hydrolizat ze skrobi kukurydzianej. Jest to substancja, która utrzymuje wilgoć i przeciwdziała utracie wody z naskórka. Tak jak Wam mówiłam, jest kompleks ceramidowy, również jest propolis i jest kompleks łagodzący dodatkowo, czyli każdy typ skóry bardzo wrażliwej będziemy tutaj zyskać, bo jest ten kompleks właśnie cika, który powoduje, że skóra jest wyciszona. No i takim bonusem, o którym też marka nie wspomina, nie wiem dlaczego w opisie tego nie ma, ale znalazłam to w składzie, jest też olbrzymi kompleks peptydów. Między innymi jest tripeptyd miedziowy i peptydy, które są odpowiedzialne szczególnie za właśnie ujędrnianie i niwelowanie zmarszczek. Rewelacyjny kosmetyk. Myślę, że jest to kolejny kosmetyk, który będzie na takiej mojej liście złotych kosmetyków koreańskich. Ja będę znowu robiła film Złota Dziesiątka, Złota Dwudziestka, bo to już na to się zapowiada. To będzie tutaj ta esencja. Gorąco Wam ją polecam. Jeżeli macie skórę o obniżonej właśnie elastyczności, nie jest może ona tak jędrna, chcecie, żeby była pełna blasku, to ja bym sobie połączyła właśnie esencję z Marie Anne May z tym serum, dodatkowo oczywiście sera, o których Wam mówię też w innych filmach, i macie dzięki temu taką pełną pielęgnację do skóry dojrzałej, do skóry, która po prostu może nie wygląda ostatnio tak dobrze, do skóry zmęczonej. Powiem Wam, że każda skóra w ogóle po opalaniu, no niestety tak jest, że kiedy eksponujemy nadmiernie skórę na słońce, to przede wszystkim ona traci blask, traci elastyczność, pojawiają się zmarszczki i zmienia się jej kolor, więc te kosmetyki również z tego powodu będą doskonałe. Także bardzo fajna linia. Tutaj wiem, że jeszcze jest krem pod oczy i myślę, że będę musiała go przetestować, bo dlaczego nie? Będziemy miały znowu 30 ml kremu pod oczy i te składniki, także muszę koniecznie przetestować, jak ten krem pod oczy działa. Teraz przejdziemy sobie do kolejnego hitu. Kilka razy dostałam zapytanie i na Instagramie, i tutaj pod filmami, czy przetestowałam maskę Marie Anne May i Debenhams Blackberry Complex, maska premium w czarnym opakowaniu. Ja tutaj wstrzymywałam się z jej recenzją, bo jej nie ma. Ona się okresowo pojawia i cały czas jest wyprzedana. Teraz jak robię film, jest na stronie, więc wszystkie osoby, które będą nią zainteresowane, w tym momencie ona jest. Tak jak mówię, jest to maseczka określana przez markę jako maska premium. Ma koronkę, ma nasz ulubiony kompleks z jeżyn. Jest to maseczka do codziennej rewitalizacji skóry. Tą maskę również zabrałam ze sobą na wakacje, no bo ja zabrałam na wakacje ze sobą po prostu wszystko. I powstrzymywałam się, nie wiem czy to zobaczycie, wielkie czarne pudło. Powstrzymywałam się przez cały czas, żeby nie zużyć całej, więc zostawiłam sobie tutaj na dnie jeszcze kilka tych maseczek. One są czarne, to również może przestraszyć kogoś, jak pijecie kawę na tarasie. Bardzo fajnie się zamykają, dlatego że klikacie jakby z dwóch stron i maska się zamyka. Tutaj nie mogę kliknąć tej drugiej strony, bo ona się wcześniej zamknęła, więc z dwóch stron trzeba kliknąć i maska się idealnie zamyka. No i cóż, muszę powiedzieć, że szybko stała się moim hitowym kosmetykiem, jeżeli chodzi o takie poranne u mnie maski. Wspaniała maska z idebenonem, który jest bardzo silnym antyoksydantem. Myślę, że nie ma teraz osoby, która by antyoksydantów w swojej pielęgnacji nie potrzebowała. Z reguły jesteśmy narażeni na wolnorodniki, na wpływ środowiskowy, zanieczyszczone powietrze, także doskonała maseczka. Tutaj oprócz idebenonu mamy również niacinamid, trehalozę, właśnie ten ekstrakt z jeżyn, ekstrakt z jagód akai, ekstrakt z mokrotki azjatyckiej,
idebenon, ceramidy, peptydy. Ta maseczka w ogóle jest troszeczkę inna niż maski Mary and May, bo ona rzeczywiście jest bardziej nawilżająca, jest dużo jakby więcej w niej tej esencji, lub też jest zrobiona w ten sposób ta płachta, że inaczej jakby absorbuje skóra tą esencję. Po prostu jesteście w stanie, no, skóra, wasza skóra jest w stanie zaabsorbować bardzo dużo tej esencji. Ta płachta jest taka jakby, nie wiem jak nawet to nazwać, ona jest taka bardziej porowata, to chyba o to chodzi, że ona nie jest tak śliska jak w tych poprzednich maskach, tylko właśnie jest taka bardziej porowata i dzięki temu zbiera więcej tej esencji i więcej esencji zostaje na skórze. Pięknie oczywiście przelega. Ja miałam olbrzymią przyjemność stosować tą maskę przez właśnie mój wyjazd wakacyjny, ale oczywiście stosuję ją również teraz. Wprawdzie niedługo mi się skończy, no ale mam jeszcze zapas Vit Cosmetics, więc tutaj nie będę płakać. Natomiast myślę, że jest to maseczka, którą mogę polecić każdemu, kto polubił esencję właśnie z jeżynami, to polecam Wam również maskę, bo pytałyście mnie o to, jak najbardziej polecam. Teraz mam dla Was takiego hita, który stał się moim hitem właściwie po pierwszym użyciu. Uwielbiam ten produkt. Kolejna nowa linia, jeżeli chodzi o Vity Cosmetics. Ja tutaj z Vity Cosmetics mam bardzo dużo kosmetyków, bo ta marka po prostu ma ich mnóstwo. I co chwila coś interesuje mnie, żeby to przetestować. Tu jest to linia Cica and Hyalon, ale jest to Cica Reti-A, czyli będziemy miały tutaj retinol. Jest to również nowa linia z retinolem. Tak? Dzieje się w markach koreańskich. Wprawdzie pamiętajcie, że marki koreańskie nigdy nie będą miały takich stężeń, jak my mamy na przykład w serach, czy mamy w innych kosmetykach, dlatego że tam są inne przepisy, które zresztą również na świecie będą się zmieniały, ale póki co możemy korzystać jeszcze z serów, które do tej pory Wam pokazywałam z retinolem. Natomiast ta maseczka jest w postaci takich kapsułek. Tych kapsułek macie tutaj 10 i każda ma 7,5 ml, także ogólnie macie tutaj aż 75 ml maski. Przez cały wyjazd, stosując naprawdę tą maseczkę prawie codziennie, albo codziennie nawet, zużyłam jedną taką kapsułkę. No, zaczęłam tutaj używać też drugiej, więc można powiedzieć 1,5. Bardzo, bardzo wydajny produkt. Ona jest w postaci takiej szarej glinki. Co powoduje ta maseczka, co mi się szalenie spodobało, to jest przywrócenie elastyczności, przywrócenie glowu na skórze. Ona jest podobna do tej złotej maski, którą pokazywałam Wam też ostatnio, maski z propolisem, ale ma dodatkowo działanie oczyszczające, odblokowujące pory. Jest taka, no bo tutaj są glinki, więc wyraźnie możecie zobaczyć, jak pięknie się skóra odblokowuje, jaka jest świetlista, jaka jest elastyczna i to też zobaczycie na przykładach. Uwielbiam tą maskę i powiem Wam, że ja ją na pewno stosuję nagminnie, może stosuję ją nawet za często, bo staram się używać jej codziennie, bo tak bardzo ją lubię. Jest oprócz tego bardzo delikatna i daje ten efekt intensywnego nawilżenia, również nie wysycha na skórze, co bardzo mi się podoba, że zostawia taki po prostu glow, no i dzięki temu nie ściąga skóry, nie odwadnia jej, nie trzeba pilnować tego, żeby nie wyschła. No i mamy tutaj retinol, tak jak mówiłam, w bardzo niskim stężeniu, ale i tak oczywiście pamiętajcie zawsze o filtrach. Mamy tutaj znowu kompleks Cica Hyalon, czyli wyciąg z centeli azjatyka i potrójny kwas hialuronowy. Również tam są inne składniki, które już wcześniej przypominałam. I również jest tutaj bakuchiol. Oprócz tego mamy hydrolizowany wyciąg z fiołka. Także jest to świetny składnik łagodzący, nawilżający i przynoszący ładny koloryt skórze. Uważam, rewelacyjne pakowania wyjazdowe, ale nie tylko, bo w łazience też nie zajmują dużo miejsca, co akurat bardzo mnie cieszy. 7,5 grama, przepraszam, mówiłam mililitra, 7,5 grama, więc ta maseczka, naprawdę tutaj, jak ją rozsmarowujecie, to ona w taki bardzo fajny sposób się rozprowadza, bo jest ona tak jak taki bardzo przyjemnej konsystencji kremu. Ona jest taka po prostu kremowa, więc dużo się jej nie zużywa na jedną aplikację. Bardzo ją lubię pod makijaż, głównie używam ją rano, albo pod makijaż, się używam ją również przed makijażem. No i skóra, uważam, wygląda też przepięknie. Także bardzo, to bardzo Wam polecam tą maskę Cica Hyalon. Tak się jeszcze zastanawiałam, co ta maseczka ma tutaj w składzie, jeżeli chodzi o ten delikatny peeling, który też możecie sobie nią wykonać. To też zobaczycie na przebitkach, że biorę taką dosyć szorstką ściereczkę, jeżeli chodzi o tą maskę i delikatnie przesuwam się po skórze takimi okrężnymi ruchami i ta maska również bardzo delikatnie i przyjemnie peelinguje skórę. No i proszę, tutaj mam odpowiedź. Maska zawiera proszek ze skórki owoców orzecha włoskiego i proszek z fasoli mung, który delikatnie złuszcza martwe komórki na skórka. Także
15 minut i zupełnie odnowiona skóra. Bardzo Wam polecam tą maskę. Jak mówię, to jest mój hit. Teraz może przejdziemy sobie do takiego dość dużego segmentu masek pod oczy, dlatego że dzisiaj wydarzył się również taki cud, kolejny cud, ponieważ mogę Wam pokazać wszystkie maski z tej serii. Więc wróciło kakao, które dzisiaj też robiłam sobie rano. Naprawdę niesamowicie się cieszę, że ta maseczka znowu jest z nami, bo nie było jej bardzo długo i tutaj będziecie miały działanie przede wszystkim odżywiające. Te maseczki zwiększają obronne właściwości skóry wokół oczu i dodają energii. Ekstrakty z kakao, orzechów brazylijskich, orzeszków piniowych i makadami sprzyjają regeneracji skóry, wygładzają drobne zmarszczki i zapobiegają powstawaniu nowych. Niwelują suchość i łuszczenie. Tutaj muszę się z tym zgodzić, że jest to maska najbardziej odżywcza, jeżeli chodzi właśnie o maseczki z tej serii. I ona, tak jak przypominam, jest brązowa, ale to zobaczycie na przebitkach. Także słuchajcie, wróciło kakao. Jeżeli ktoś był szczególnie zakochany w tej masce, ona nareszcie jest, także gorąco ją polecam. Jeżeli chcecie zobaczyć bardzo szczegółową recenzję tej maski, to zapraszam do mojego filmu, który zrobiłam 2 lata temu. Co jeszcze powróciło? Tutaj wprawdzie nie wiem, ile tej maski dokładnie jest, ale jest znowu karczoch. Karczoch, którego też bardzo polubiłam. W ogóle cała ta seria, uważam, jest naprawdę rewelacyjna. Jest to maska, która ma efekt chłodzący. Ona przypomina trochę agave cooling, także skóra natychmiast jest wygładzona, zlikwidowane są oczywiście opuchlizny. Ekstrakt z karczocha pomaga zlikwidować obrzęki, neutralizuje agresywne działanie środowiska i poprawia funkcje ochronne skóry. Oprócz tego mamy tutaj aloes, mamy tutaj wyciąg z kapusty i mamy tutaj składniki, które będą relaksowały skórę wokół oka. Ogólnie skóra jest nawilżona, wygładzona. I tak jak Wam opowiadałam o tej masce, ona naprawdę przepięknie długo chłodzi skórę, więc to jest też rewelacyjna maska na lato. Trzecią maską oczywiście będzie Agave Cooling. Tutaj nie wiem, nie będę już jej przypominać, bo jest to moja ulubiona maska z tej serii ze względu na działanie chłodzące i takie kojące skórę pod oczami, ale również jest tutaj spirulina. Są tutaj jagody, jest tutaj bakłażan, kofeina i właśnie agawa, więc świetny skład. Doskonała maska chłodząca do skóry, która jest obrzęknięta, do skóry być może po ekspozycji właśnie słonecznej, ale ogólnie powiem Wam, ja te maski stosuję cały rok. A co wzięłam na wakacje? Zabrałam oczywiście tą maseczkę, ponieważ jest to nowość, jest ona nowsza niż te pozostałe. Jest to maska z ekstraktem z rumianku, czyli przede wszystkim dla osób, które mają cienie pod oczami i które chcą skórę odświeżyć i rozjaśnić. Rzeczywiście ta maseczka daje efekt rozjaśnienia, dlatego że tu mamy składniki, które mają dużą zawartość witaminy C. Mamy tutaj 4 główne składniki, relaksujący rumianek, nawilżającą dżudżę. Tak to się czyta, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Jest to taka chyba koreańska, to jest coś w rodzaju chyba koreańskiej cytryny. I tutaj mamy rozjaśniający również ekstrakt z rokitnika i nawilżający, ale również enzymy z dyni działają w taki sposób, że pięknie tą skórę będą rozjaśniały. Mamy tutaj ekstrakt również z dyni. Stosowałam ją przez cały wyjazd, oczywiście jest to maska, którą też zapisuję na swoją listę moich ulubionych masek pod oczy. Powiem Wam, że ja naprawdę lubię je wszystkie, tu ciężko mi zrezygnować z jakiejś, powiedzieć, że którąś lubię najbardziej. No ciężko mi powiedzieć, że najbardziej lubię tą, ale ogólnie lubię je wszystkie. Uważam, że tak jak mówiłam Wam wiele razy, z Petifi uważam, że to jest najlepsza linia, właśnie linia z warzywami, z owocami, z tymi ekstraktami, ona mi się świetnie sprawdza i wszystkie te maski bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Dodatkowo też tak tylko szybko przypomnę, że wciąż dostępna jest moja kultowa maska przeciwzmarszczkowa z marki Jadach Red Food Energy Eye Patch. O tej masce też mówię za każdym razem, ale skoro dzisiaj robię taki film podsumowujący ostatnie moje używanie kosmetyków koreańskich przez cały lipiec, no to również używałam Jadach. To jest taka maseczka, że nie mam jej czym zastąpić, przypomina mi bardzo maski droższe Shangpri, daje efekt wygładzenia, ujędrnienia, rozjaśnienia skóry pod oczami. Wszystkie te raz, dwa, trzy, cztery, pięć masek bardzo Wam polecam. No i cóż, ostatni kosmetyk w dzisiejszym filmie to będzie szampon. To jest takie wyjątkowe tutaj stwierdzenie, że jest to mój wielki ulubieniec. Tak jak widziałyście może w ostatnich filmach moich, że wzięłam sobie na wyjazd taki zestaw. Więcej o tym zestawie mówię właśnie w tym poprzednim filmie. Tutaj są 4 kosmetyki do ciała i do włosów. Mamy tutaj odżywkę do włosów, mamy tutaj szampon do włosów, mamy tutaj taki ceramidowy lotion do ciała
i świetny żel pod prysznic. Natomiast jestem zakochana chyba najbardziej, bo bardzo lubię ten właśnie wash do ciała, dlatego że on jest przyjemnie odświeżający, jest bardzo gęsty, robi piękną pianę. Natomiast kocham ten szampon. To jest szampon, którego też zużyliśmy, no, myślę, że zużyliśmy więcej niż połowę. Low pH Scalp Shampoo. Doskonale szampon oczyszczający, ale jest to jeden z szamponów, który nie będzie naruszał tej bariery na skórze głowy, czyli nie powoduje on nadmiernego przesuszenia, ściągnięcia skóry głowy. Wręcz przeciwnie, on tą skórę koi, a poza tym uwielbiam jego zapach. Dla mnie jak coś pachnie olejkami eterycznymi, tak jak widzicie tutaj z tyłu, cały czas olejki eteryczne są w użyciu, to jest to dla mnie najlepszy zapach, więc on pachnie dodatkowo olejkami eterycznymi, a po wmasowaniu go w skórę głowy macie wyraźny efekt chłodzenia i takiego pobudzenia jakby cebulek, dlatego że to też jest ekstrakt z mięty i jest olejek miętowy. Ale tak naprawdę to nie jest wszystko, naprawdę również świetny skład, jeżeli chodzi o Pyeongchang-il, to dla mnie jest to marka do skór bardzo wrażliwych, do skór obciążonych, do skór, które nie tolerują większości kosmetyków, nieperfumowana, pozbawiona kolorantów, także tutaj są czyste składniki roślinne. Mamy tutaj ekstrakt z drzewa herbacianego, grejpfruta, co mnie bardzo rozśmieszyło, również jest ekstrakt z cebuli, wyciąg z bylicy, ta artemizia, którą tak chętnie Koreańczycy teraz stosują, jest ona niesamowicie teraz popularna, bardzo dużo jest tym składnikiem właśnie kosmetyków, całych linii kosmetyków. Jest to składnik silnie odżywiający, jest ekstrakt z szałwii, jest ekstrakt z kameli, która również w kosmetykach azjatyckich jest chętnie wykorzystywana ze względu na działanie regenerujące. I na przykład mamy tu też brokuł. Ten szampon jest dostępny w tym zestawie właśnie w takiej małej pojemności, ale również macie tutaj pojemność 500 ml, to jeżeli by ten szampon się spodobał Wam, ale również uważam, że to genialny szampon dla mężczyzn. Jarek go używał z przyjemnością, włosy są sypkie, puszyste, doskonale umyte po jednym myciu i również jest 290 ml. Myślę, że to też jest świetna pojemność, bo to jest, no, prawie 300 ml. Bardzo ciekawe są te pojemności koreańskie, albo 500, albo 290. U nas z reguły jest 200 ml. Także ten szampon też bardzo mi się spodobał z tego względu, że oczyszcza, błyskawicznie nadaje włosom połysk, nadaje taką, wiecie, taką aż skrzypiącą czystość, bez naruszania, tak jak mówiłam, tego pH na głowie, bo to jest szampon jednak o obniżonym pH. Dodatkowo chłodzi, co ja uwielbiam, powiem Wam, że zawsze kiedy do fryzjera, to mój fryzjer używa jakiegoś szamponu, który delikatnie właśnie mrowi, jakby skórę głowy, chłodzi. Tam jest też ekstrakt, wydaje mi się, w tym szamponie z mięty. I ja po prostu się wtedy tak rozluźniam. Uwielbiam tego typu kosmetyki. Ekstrakty, o których Wam mówiłam, jeżeli chodzi o ten szampon, one są silnie też antybakteryjne. Więc jest to świetne, jeżeli macie, przypuśćmy, tłustą skórę głowy albo włosy się Wam u nasady szybko przypuszczają, to również będzie świetny szampon. Nie tylko na lato, ale na cały rok. I ja takich włosów nie miałam. Miałam włosy bardzo suche o nasady i ten szampon absolutnie mi nie zaszkodził. Uwielbiam go, naprawdę go uwielbiam. Także możliwe, że skończy się dużym opakowaniem. Ja tu się przygotowuję jeszcze do filmu, żeby omówić dla Was kosmetyki do włosów ostatnie, które przetestowałam. No i myślę, że na pewno Pyeongchang-il znajdzie się w takiej bardzo silnej super piątce. Zapomniałam zupełnie, że jeszcze mam do omówienia dwa kosmetyki. Ale jakże przyjemnie. Ja powinnam je omówić na początku, dlatego że nie pryskałam się dzisiaj żadną mgiełką. Na sobie mam w ogóle bardzo dużo też nowości, które zobaczycie w następnym filmie. Także sobie tutaj mieszam mgiełkę słuchając samolotów. Mam nadzieję, że bardzo ich nie będziecie słyszały, bo cały czas jak nagrywam, to latają samoloty. Także mieszam sobie mgiełkę, która właśnie wróciła na stronę, czyli Cika Double Mist. Rewelacyjna mgiełka. Mgiełka, która przyniesie glow skórze, która nawet może być, nie wiem, najbardziej przesuszona i tak będziecie miały glow na skórze. Ale co jest największym wydarzeniem dla mnie, to jest to, że wróciła mgiełka Innistree. Tylko tej mgiełki jest bardzo mało, więc ja tutaj uprzedzam. Pryskam się z tej strony. Obie mgiełki charakteryzuje to, że mają genialne atomizery. Tutaj jest atomizer taki typowy, wiecie, nie wiem jak to nazwać, bo tutaj to jest puszka, więc to jest taki typowy atomizer. Tutaj macie pompkę, ale ta mgiełka i tak ma bardzo dobry atomizer i bardzo drobno się wypryskuje. Natomiast ta to jest mgiełka, która jest najdrobniejszą mgiełką, jaką miałam w życiu. Ona jest jak dobrze zrobiona woda. Nie wiem, jeżeli kiedyś miałyście wodę Uriage, to jest dokładnie tak samo się rozpyla. Natomiast oba te kosmetyki są silnie pielęgnacyjne. To nie są tylko mgiełki, ale
Są to kosmetyki, które intensywnie łagodzą skórę, nawilżają. Tutaj mamy 5 rodzajów kwasu hialuronowego, jest ona przeznaczona do skóry suchej albo odwodnionej. Tutaj znowu mówiłam, że skóry tłuste być może nie będą lubiły tych dwufazowych mgiełek z olejkami. Być może wtedy powinniście spróbować tej mgiełki. Ona jest jak tonik, ona jest jak kosmetyk, który poprawia nawilżenie w ciągu dnia, ona jest do odświeżania makijażu, więc ma dużo różnych funkcji. To są kosmetyki silnie pielęgnacyjne. Ja mgiełki, tak jak wiecie, uwielbiam, cały czas jakieś omawiam. Chciałabym, żebyście zobaczyły też, jaka jest różnica między nimi na skórze. Praktycznie nie ma żadnej, tutaj nie ma olejków, to jest tylko kwas hialuronowy, więc ta z olejkami. Też uwielbiam przywracać właśnie blask cieni na powiekach, bo ona troszeczkę, wiecie, jak się malujecie cieniami, to troszeczkę gaśnie ten blask, kiedy się malujecie, po prostu to jest to puder, a kiedy spryskacie skórę, macie taki bardzo intensywny glow. No i też wiem, że wiele, wiele osób czekało na Vitty Cosmetics, tej mgiełki również dosyć długo nie było, teraz jest, więc tutaj przypominam ją, gorąco ją polecam, również był to mój kosmetyk wyjazdowy, wzięłam tą mgiełkę jako jedyną swoją mgiełkę chyba do makijażu, tak, to była moja jedyna mgiełka, nie wzięłam nic innego, nie wzięłam tej, mimo tego, że bardzo mnie to kusiło, ale po prostu chciałam bardzo dobrze tą cikę przetestować. Tak jak widzicie, zużyłam jej tylko tyle, więc też bardzo wydajny kosmetyk. Ja praktycznie używam takich mgiełek w ciągu dnia, kiedy moja skóra jest przesuszona lub kiedy chcę, żeby mój makijaż wyglądał dobrze. Zawsze używam takiej mgiełki po skończeniu makijażu, także takie kosmetyki były ze mną na wakacjach. A już w kolejnych filmach będą z nami fantastyczne nowości. Ja sobie tutaj sięgnę, mimo tego, że może nie powinnam Wam tego pokazywać, ale będzie jedna z najpiękniejszych palet, jakie ostatnio testowałam. No, przeżywam całkowity zachwyt tą kolorystyką i tą paletą. Będzie też nowe kuszy. No, ogólnie następnym razem będzie po prostu troszeczkę makijażu, ale będzie również pielęgnacja. Nie martwcie się, przetestowałam bardzo dużo pielęgnacji. Cały czas jeszcze testuję, żeby być pewną tego, co chcę Wam w następnych filmach powiedzieć. A mam nadzieję, że w dzisiejszym filmie znalazło się dla siebie dużo różnych kosmetyków. Jestem pewna, że tak, bo ja osobiście jestem naprawdę wielką zwolenniczką tych kosmetyków, które dzisiaj Wam pokazałam. Są to właściwie sami moi ulubieńcy, poza tym bublem na początku filmu, ale on nie jest koreański, więc mogę powiedzieć, że w dzisiejszym filmie wystąpiły same kosmetyki, które naprawdę bardzo, ale to bardzo Wam polecam. I na zakończenie tego filmu nałożyłam sobie jeszcze mój ukochany tint z Peripery. Też Wam chciałam przypomnieć, że te tinty również wróciły. One są chyba we wszystkich teraz kolorach, więc mój akurat to cały czas jest 03. Cartoon Coral. Bardzo lubię ten kolor, tym bardziej, że teraz super pasuje mi do włosów. Także mogę się tym teraz cieszyć. Naprawdę nie mogę w to uwierzyć, że mówiłam dzisiaj dla Was te wszystkie kosmetyki. Jest ich tona. Zarzuciłam nimi całe biurko. Następnym razem będzie dokładnie taka sama olbrzymia porcja kosmetyków koreańskich. Także te filmy ja robię regularnie, testując dla Was olbrzymie ilości kosmetyków. Czasami nie mogę czegoś przypomnieć w filmie, dlatego że po prostu film byłby za długi, więc wracajcie do poprzednich części, wracajcie do części z kosmetykami koreańskimi. Są playlisty, bardzo łatwo tutaj znaleźć te filmy. Robię je regularnie co miesiąc. Wyjątkowo w sierpniu będą aż dwa filmy, bo tak jak mówię, no przetestowałam tak dużą ilość kosmetyków, że w jednym filmie by się one nie zmieściły, także będziecie miały tutaj gratis. I oczywiście serdecznie zapraszam Was do swoich kolejnych filmów już wkrótce. Do zobaczenia!